Witam Państwa. Dzisiaj chciałbym przedstawić maszynę A2 z firmy Jack. Jest to nowość. Jest to stepnóweczka, która ma wbudowany silnik energooszczędny w korpus maszyny. Przez to nie ma paska, nie ma drgań. A i druga ważna bardzo cecha to jest to, że ma obcinanie nici i pozycjonowanie igły góra-dół. Uruchamiamy maszynę tutaj tym przyłącznikiem. Pokażę jeszcze Państwu na dole, co pod spodem mamy. Czyli tutaj klasyczne rozwiązanie. Miseczka, tu lejemy olej. Tu jest grzybek do podnoszenia. W ten sposób się go wkłada, jakby nie był od razu włożony. Jest magnes, filtr magnetyczny, który zbiera wszystkie nieczystości z oleju. Pompa, która rozprowadza olej po całej maszynie. To jest cewka od obcinania. Mechanizm obcinania jest w ten sposób. Klasyczny bębenek. Tu mamy regulację ząbków przód-tył, regulacja kątu ząbków i regulacja wysokości jest ta śruba. Wracając tu do góry, nawijarka już zintegrowana z maszyną. Tu jest naprężacz. Tu mamy wziernik, który będzie nam podawać olej. Będziemy widzieć, jak maszyna się smaruje. Włącznik. Docisk stopki. Żeby je regulować, trzeba kontrę odkręcić, tą tu lejeczkę. I wtedy możemy sobie dokręcać, zwiększać, zmniejszać. Po dokręceniu przykręcamy. Naprężacz. Tu jest regulacja bardziej w prawo grubsze materiały, bardziej w lewo ten cały element cieńsze materiały. Tak jak teraz to jest najbardziej taki typowy średnie. Naprężacz, regulacja długości obciętej nici po obcięciu. Uruchamiamy maszynę. Ten włącznik jest tutaj, maszyna wykona nam jeden ruch. I teraz nie mamy tu obcinania, nie mamy tutaj podnoszenia automatycznego, tylko normalny podnośnik kolanowy. Ale wzniosek stopki jest dosyć wysoki, fajny. I teraz tak, szyjemy sobie. Nie mamy automatycznego ryglowania, musimy sobie zaryglować normalnie i po naduszeniu pedału do tyłu maszyna nam obcina nici i zostawia niteczkę. Na obcięciu mamy elegancko obcięte. Teraz maszyna nam pozycjonuje igłę zawsze na dole. W momencie, kiedy puszczę nogę z pedału, to maszyna nasza ma igłę wbitą. Możemy sobie po jednym kroku góra, dół, czyli albo do góry, albo po jednym kroku zrobić jeden krok igłą. To jest bardzo wygodne, jak chcemy coś małego doszyć. Przytrzymując ten przycisk, ona zaczyna bardzo wolno nam pracować do przodu. Też jest to fajne rozwiązanie. Natomiast możemy ustawić tym przyciskiem, wtedy nam pojawi się tutaj kropeczka, że igła będzie się zatrzymywać nam do góry. I teraz po obcięciu wykona całe kucie i się zatrzyma. Czyli to jest ta funkcja obcięcia. Wyłączenie obcinania, ten przycisk, wtedy znika nam ta kropka z prawej ostatnie. Już teraz nie wykonuje nam obcinania, nici się normalnie tutaj ciągną. Włączamy obcinanie. Czyli ta kropeczka ostatnia jest. Tu mamy regulację prędkości pracy maszyny. Najmniejsza to jest 200, czyli bardzo wolno. Możemy sobie ustawić taką prędkość, jeżeli się na przykład uczymy dopiero szyć, czy na przykład nasze dziecko próbuje uczyć się szyć. Wtedy maszyna na pełnych obrotach szyje tak wolno. Jest bezpieczeństwo, że nic się tutaj nikomu nie stanie. A zwiększymy, maksymalnie jest 4000. Tu zrobimy 3450. Mniej więcej takie optymalne. Ale dosyć fajnie. Ta maszyna szyje. Brakowało takiej maszyny na rynku, która ma tylko takie podstawowe funkcje automatyczne i przez to jest też znacznie tańsza od automatu.
Maszynka naprawdę godna polecenia, ciekawe rozwiązanie z marki Jacko.